Prius to właściwie trochę inny samochód, jakiego jeszcze nigdy nie było. A jeśli pojawia się nowa koncepcja pojazdu, każdy kierowca jest pełen sceptycyzmu. My na początku także byliśmy. Jednak nieufne podejście do systemu hybrydowego bardzo szybko okazało się nieuzasadnione. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie miały żadnych wpadek w naszym teście. Również nieliczni kierowcy użytkujący model w Polsce wydają się być zadowoleni. Do działu interwencji Autoświata nie wpłynął jeszcze żaden krytyczny list bądź e-mail dotyczący tego modelu. Powróćmy do hybrydy. To nowa generacja układu Hybrid Synergy Drive, obejmująca dwa silniki, w tym benzynowe o pojemności 1,5 litra i mocy 76 koni mechanicznych oraz elektryczny dysponujący mocą 67 koni mechanicznych. Jedną skomplikowaną baterię, dużą ilość elektroniki oraz zapowiadane przez producenta przełomowe zużycie paliwa na poziomie 4,3 litra na 100 km. Taki wynik mamy uzyskać dzięki ultranowoczesnym rozwiązaniom i kilku innym sprytnym patentom. Teoria nie idzie w parze z rzeczywistością. Niestety Japończyk nie był w stanie spełnić swojej obietnicy. Na całym dystansie Prius spalał średnio 6,9 litra benzyny na 100 km. Niezłe zużycie, ale nie aż tak fantastyczne, jakiego się spodziewaliśmy. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że nie jeździliśmy oszczędnie. Wiele kilometrów Prius przejechał w szybkim tempie. Jaki potencjał rzeczywiście ukryty jest w tej hybrydzie? Obrazuje to zmierzone przez nas minimalne zużycie paliwa. Wyniosło 4,2 litra. Jeśli więc ktoś chce oszczędzać, na pewno mu się uda. Ale niestety, z pedałem gazu trzeba obchodzić się jak z ogniem. I to wpływało na pewnego rodzaju rozczarowanie napędem. Inne udogodnienia przygotowane przez Toyotę również okazały się mało przydatne na co dzień. Zgodnie z instrukcją obsługi, napęd elektryczny powinien rano wspomagać rozruch, zmniejszając hałas i emisję spalin. Zdarzało się to jednak bardzo rzadko. Zwłaszcza po zimnym rozruchu najpierw rozgrzewa się jednostka benzynowa, a później do głosu dochodzi silnik elektryczny. Zimą, z racji utrzymujących się niskich temperatur, wpływa to dodatkowo na wzrost zużycia paliwa. Umieszczone za tylnym siedzeniem akumulatory dzięki inteligentnemu systemowi ładowania nie sprawiają żadnych problemów. Akumulator Priusa składa się z nowoczesnych komponentów. Każdy z nich ma 6 1,2-woltowych cel o wielkości baterii w komórce. Długą żywotność akumulatora zapewnia jego specyficzny sposób pracy. Prius korzysta z małego okna pojemności. Rozładowanie zatrzymywane jest na poziomie około 30% powyżej stanu całkowitego rozładowania, a ładowanie na około 40% maksymalnej pojemności. To wyraźnie zwiększa wytrzymałość. Toyota daje 8 lat gwarancji na baterię. Tak, Prius to trwała, ale mało praktyczna hybryda. Jednak sama koncepcja napędu nie wystarczy do stworzenia dobrego samochodu. W użytkowaniu codziennym Prius pozbawia przyjemności z jazdy tych kierowców, którzy od auta oczekują nieco więcej niż poprawności ekologicznej. Punkty ujemne auto łapie też za złą widoczność z miejsca kierowcy, zwłaszcza do tyłu. Nie najlepiej rozwiązany system sterowania klimatyzacją, częściowo obsługiwany za pomocą przycisków umieszczonych na kole kierownicy. Poza tym nie wszystkim do gustu przypadnie wyprofilowanie foteli oraz brak możliwości regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach. Plusy zbiera za przyzwoitą przestronność wnętrza, które pomieści 5 pasażerów i duży bagażnik o pojemności od 421 litrów do 1210 po rozłożeniu oparć tylnych siedzeń. Bogate jest wyposażenie seryjne obejmujące m.in. ABS, 6 poduszek powietrznych, ESP, komputer pokładowy, automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, centralny zamek, radioodtwarzacz CD i alufelgi. Tani nie jest, bo kosztuje 93 100 zł. Prusa należy oceniać jednak nieco innymi kategoriami. To samochód bardzo ważny dla przyszłości motoryzacji. Fani rozwiązań technicznych mogą być zafascynowani połączeniem obu systemów i czerpać osobistą przyjemność z jazdy. A co z ekologią? Jeśli komuś rzeczywiście chodzi o oszczędność, a przede wszystkim niską emisję dwutlenku węgla, na pewno pominie umiarkowane właściwości jezdne oraz niedomagania funkcjonalne. Jednak ten zielony listek współczesnej motoryzacji, rozpatrywany w bardzo zróżnicowany sposób, okazuje się nieco bardziej zabrudzony, niż można by się tego spodziewać. Naprzeciwko czystego bilansu napędu stoją wysokie nakłady na produkcję, a także recykling. Poza tym Prius zanieczyszcza atmosferę dwutlenkiem węgla tylko odrobinę mniej niż na przykład samochód klasy średniej z nowoczesnym dieslem.